Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówię na początku marca 2014, gdy sytuacja na świecie jest, powiedzmy sobie, bardzo napięta. Co się będzie działo dalej z Ukrainą? Jak będą reagowały różne, no, trudno powiedzieć potęgi, bo trudno powiedzieć na przykład o tej idiotycznej Europie Zachodniej, że ona jest potęgą, dlatego tak mi się roześmiało. Natomiast również później opowiem Państwu, czy potęgą jest obecna Rosja. Natomiast istotne w tej sprawie, tej gry, która się toczy, jest między kim a kim jest ta gra naprawdę. Niedawno umieściłem na stronie dakowski.pl artykuł o co strategicznie chodzi w Ukrainie i tragedii. To nie jest mój artykuł, podpisał go ktoś zwany pleban Zenobiusz. Natomiast istotne jest bardzo głęboko analiza geopolityczno-gospodarcza sytuacji światowej. Między innymi to, że Rosja bez dużych wpływów w krajach arabskich, czy choćby bez powiązania z Chinami, no nie będzie takim mocarstwem, jakim chciałaby być. A również to rozważane jest, że Rosja bez Ukrainy nie będzie mogła być imperialną, a widzimy, że uderzenia, powiedzmy, rozwój demokracji na Ukrainie, jak to jest powiadane ze strony Unii Europejskiej, ze strony różnych globalistów, jest uderzeniem, ugryzieniem w podbrzusze Rosji. Chcę przedstawić teraz tu Państwu spojrzenie troszkę inne, może ogólniejsze, mianowicie jak wydaje mi się wygląda realizacja planów globalistów. Czy nazwiemy ich globalistami, czy masonami światowymi, czy eskimosami, to jest dość obojętne. Nie chciałbym, byśmy uważali, że to jest tylko jakieś jedno plemię, czy jeden plan. Tam jest dużo różnych Brytanów, czy dużo różnych szatanów, jeśli wolimy, i one nie zawsze z sobą współpracują. Natomiast sięgnijmy do sytuacji po II wojnie światowej. Nie sięgam dalej. Mianowicie wtedy powstała we Francji koncepcja Wielkiej Francji. Francja pokiereszowana, ale jednak w II wojnie, drugą wojnę wygrała. Bardzo dużo Francuzów żyło i krzewiło kulturę europejską, kulturę łacińską, religię katolicką w Afryce. I wtedy powstał plan, bardzo realny, by powiązać tak kulturalnie i gospodarczo Francję Hexagon, czyli tą Francję, która jest w swoich granicach, z krajami zwanymi frankofonami później, ale z krajami, które żyły w cywilizacji francuskiej, które kochały Francję, z krajami Afryki Północnej. Według tego planu, marzenia, Morze Śródziemne stałoby się znowu Mare Nostrum, to znaczy morzem wewnętrznym. Otóż ten pomysł prowadziłby do tego, by w sposób naturalny Afryka Północna została cywilizowana na sposób francuski, czyli z tego by wynikało również, że przejęłaby zasady cywilizacji łacińskiej i przejęłaby religię katolicką. Jeśli tak, to bardzo się nie podobało najróżniejszym fartuszkowcom, lożowcom, racjonalistom, jak się idiotycznie nazywają, czy też
laikom. I postanowili tą Algerię, która była, kochała Francję ze wzajemnością, oddzielić. W ten sposób wykorzystano również właśnie specjalistów sowieckich, wykorzystano również broń sowiecką i rozpoczęto strzelanie na obie strony. To znaczy strzelanie takie, by Algierczycy czy Arabowie myśleli, że to do nich strzelają nienawidzący ich Francuzi, a Francuzi by pomyśleli, że to mordują ich w sposób okrutny zresztą nienawidzący ich Arabowie. To przy współpracy francuskich intelektualistów, różnych tam Sartrów, de Beauvoir pani i najróżniejszych ludzi, którzy sami siebie nazwali intelektualistami i wielkimi myślicielami, to się powiodło. A wojsko francuskie zostało, które walczyło po stronie właśnie tego wielkiej Francji, zostało później, szefowie czterech generałów zostało skazanych z Darlanem, oraz to się okazało, że to są krwawi terroryści i podobne bzdury. Jest to opisane pięknie w pracy, w powieści francuskiego pisarza Władimir Wołkow, czyli Wołkow przez F, pod tytułem Oprawca. Ja zauważyłem tą sytuację w Dubnej, gdzie w tym w latach 60. właśnie pojawiło się wino alżyrskie, bo nie było go dokąd eksportować, a za tą broń ekspertów no, musieli jakoś Sowieci swoje apanaże uzyskać, więc w postaci ogromnych ilości dobrego wina alżyrskiego mieliśmy te doświadczenia. Natomiast później przejęły tę całą Algierię jakieś środowiska tak zwanych postępowych Arabów, no i tępili tam Berberów, tępili oczywiście resztki Francuzów i tępili cywilizację łacińską. Przed paru laty zobaczyliśmy, że to, co się nazywało chyba Arabska Wiosna oficjalnie, co myśmy od razu nazwali Arabskie Domino, ogarnia Libię, czyli tego okrutnego, krwawego Kaddafiego. Należało koniecznie usunąć. Moi koledzy przez Polservice jeździli do Libii i zajmowali się tam rurociągami nie tylko ropy i gazu, ale również wody. Otóż Kaddafi wykonał w ogromnym procencie, chyba 80-90%, wielki plan wody spod Sahary, wody słodkiej, dla całej północnej Afryki. Ci moi inżynierowie, koledzy to wykonywali. Otóż bardzo się nie podobało tym siłom, nazwijmy to ogólnie globalistycznym, każdy z Państwa może sobie po cichu wstawić tam inną nazwę, nie podobało to, że Afryka stanie się od nich niezależna, bo będzie mogła po pierwsze mieć wodę, po drugie sprzedawać po dobrej cenie gaz i ropę, a po trzecie ten Kaddafi jeszcze miał strasznie brzydką cechę, mianowicie chciał wprowadzić walutę inną od tego kierowanego przez banksterów dolara. Walutę, w której cały OPEC, czyli kraje arabskie głównie, zjednoczone właściwie eksporterów ropy naftowej, miałyby sprzedawać swoje gaz, ropę. To się już bardzo nie podobało, w związku z tym okazało się, że Kaddafi jest krwawym tyranem, że sam gdzieś ukradł 40 czy 50 ton złota i podobne kawałki i wreszcie oburzony lud pracujący miast i wsi Kaddafiego obalił. Tak sobie idziemy później. Była również taka kolejne uderzenie w kraje arabskie, szło na wschód, w Tunezję, później w Egipt. O wiele wcześniej było to również w Libanie, ale to było w latach 80.,
A teraz uderzono w Syrię, gdzie znaleziono kolejnego potwornego dyktatora, bo to już właśnie są te same klisze, to znaczy te same slogany i ludzie nie widzą, że to powtarzanie jest zupełnie tych samych. Który to użył broni chemicznej, akurat atak na dobrze się rozwijającą Syrię był atakiem tak zwanych bezbronnych cywilów. Ci bezbronni cywile byli bardzo dobrze, czy są bardzo dobrze wyszkoleni. W jakich krajach to możemy sobie wyobrazić, z grubsza wiadomo. No i oni tak chcieli wprowadzić tą demokrację w Syrii. To już było za blisko interesów wspomnianych na początku Chin i Rosji i bezpośrednio już za blisko Rosji. W związku z tym towarzysz Saddam, on się chyba Saddam nazywa, dostał silne wsparcie i Ameryka musiała się z różnych pogróżek tego prezydenta, którego jedni nazywają bananą, inni mówią, że to Obama, ponieważ on ma pokazywał swoje korzenie irlandzkie, więc on groził, że jak tylko ktokolwiek użyje w Syrii gazów broni chemicznej, to on zrobi tam porządek. Otóż tak zwany ktoś użył w Syrii broni chemicznej, ale nastąpiły tak mocno, daleko idące przecieki, że to ci tak zwani niewinni, czy też nieuzbrojeni cywile tą broń użyli, że a z drugiej strony jakieś były telefony między panem Putinem a panem Obamą, że nie mógł swoich gruźb spełnić. Natomiast kiedy niewinna obrończyni demokracji, czyli przemalowana czarnurka na blond piękność ukraińską, znalazła się w więzieniu, a należało ją z więzienia z jakichś względów wypuścić i doprowadzić tą kolejną fazę bałaganu zwanego demokracją na Ukrainę. Tutaj trzeba nawiasem powiedzieć, że majątek Julii i jej rodziny to mniej więcej jest tyle miliardów dolarów, około 7 czy 8, za ile ona została w prawomocnym wyrokiem skazana w sądzie na Ukrainie. Więc kiedy nastąpiło teraz to uderzenie w Ukrainę, no to car wszech Rosji, Władimir Władimirowicz, czyli Putin, uznał, że no to dalej tego dopuszczać nie można i dlatego nastąpiły te najróżniejsze odbieranie Krymu, czy też uderzenia w tak zwaną niezależność tych, którzy obecnie przejęli władzę na Ukrainie, a którzy byli w poprzednich rządach, tych skorumpowanych rządach. Natomiast Rosja nie może, to znaczy w sensie władz rosyjskich, nie mogą oni się zgodzić na to, by stała się jakimś państwem drugo- czy trzeciorzędnym. Dlaczego? Dlatego, że jest tam ciągle to poczucie, że jesteśmy więzieniem narodów i w związku z tym, no, jeśli osłabnie ta władza centralna, czy osłabnie terror, czy opadną te oznaki terroru ewentualnie, no to się wszystko to rozpadnie. Otóż z drugiej strony, od strony tak zwanej duchowej czy religijnej, prawosławie rosyjskie wymyśliło sobie taką historyjkę, że był Rzym religijnie, czyli prawosławie, czyli katolicyzm, który później stał się, przeszła ta władza religijna do drugiego Rzymu, czyli do Bizancjum, no a teraz jest trzeci Rzym, czyli Moskwa i ona już będzie zawsze rządziła. Otóż te mało racjonalne, by nie powiedzieć idiotyczne przekonania podpierają
konieczność trwania Rosji w postaci imperium. A uderzenie z punktu widzenia Rosji, czy z punktu widzenia władz Rosji, uderzenie w ich miękkie podbrzusze, to jest bardzo zły, brzydki czyn i przeciwko temu musimy zrobić wszystko. Ale pamiętajmy, że na przykład ja byłem na początku lat 90. zajmowałem się geostrategią i zmniejszeniem energochłonności Polski, gdzieś tam na poziomie rządu, Sejmu. Myśmy byli zdziwieni, jak znikąd pojawiły się pomysły, że konieczna jest regionalizacja. Zróbmy, proszę Państwa, zrobimy, bo to trzeba, bo to jest postępowe, regiony, na przykład tam, gdzie w tej chwili jest, łączy się, wtedy była to Czechosłowacja z Niemcami i z Polską, tam będzie jakiś region, w Bieszczadach będzie region polsko-ukraińsko-słowacki, a jeszcze inny region zrobimy gdzieś tam na północy z Prusami, z NRD, czy też Niemcami już wtedy, nie wiem. Otóż myśmy byli strasznie zdziwieni, dlaczego Polską zaczęli rządzić jakieś obce łobuzy, które nam narzucają zupełnie z sufitu wziętą zasadę regionów, kiedy my walczymy o to, by Polska stała się niezależna na przykład energetycznie, by Polska stała się niepodległa, by po prostu walczymy o większą, silniejszą Polskę. A ci tam tą Polskę rozkładają. Więc z tego punktu widzenia obecne uderzenie w Ukrainę jest też idzie w kierunku regionalizacji całej Ukrainy, czyli rozbicia na jakieś kawałki, strzępy, które by się tak darły między sobą, jak się gryzą różne plemiona obecnie, na przykład w Libii, czy jak jest podzielona Algeria. Bo to podział wielkich krajów, wszystko jedno w tej chwili, to są kraje jednonarodowe, czy jak Rosja, więzienie wielu narodów, ale podział tych krajów na najróżniejsze, żrące się regiony, jest realnym spełnieniem tej zasady solve et coagula, zasady masońskiej, która pierwsza część solve, to znaczy rozbij, zniszcz, jest w tej chwili realizowana. A coagula, to znaczy zbuduj później na tym, z tych najróżniejszych strzępów, jakie są w tej chwili, do których świat doprowadzimy, wtedy postaramy się oczywiście budować, ale już na nasz sposób, według naszego planu. Kto te plany opracowuje, wiemy. Jest coś takiego, taka struktura zwana Wielką Trzynastką, ona bardzo ładnie, ta struktura władców świata, czyli najwyższych globalistów, została opisana w księdze Malachi Martina Windswept House, czyli dom smagany z wiatrem, jest po polsku, radzę przeczytać, o tym, jak rzeczywiście realne zebranie tych 12 najpotężniejszych ludzi na świecie jest zebrane w sali, gdzie jest zawsze ten fotel dla 13. Ja nie wiem, czy w tej chwili już ten 13, to znaczy według nich syn poranka, już na tym fotelu się zmaterializował, czy nie. Ale wiemy, że zawsze on, czyli ten władca tego świata, czyli szatan, jest przez nich uznawany za tego, który tym całym światem rządzi, czy rządzić będzie. W sposób śmieszny, zabawny, ta wszechmoc 12 i wielkiego 13 pana opisana została między innymi w książce Kariera Nikodema Dyzmy. Tam mogą Państwo przeczytać o tych 12 paniach, które wybrały sobie tego 13 i ku jego przerażeniu okazały swoją ogromną moc, czy też wszechmoc. Otóż to są plany w tej chwili już wyraźnie widoczne globalistów. Powtarzam, można ich nazwać inaczej. Natomiast jak wygląda moc armii, moc sił, powiedzmy, demokracji? Tutaj
Ja dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, armia Stanów Zjednoczonych na pewno jest bardzo silna. Armie europejskie są niezwykle słabe. Zresztą rządzą nimi jakieś różne pancie, które sobie z torebką występują jako ministrowie wojny w poszczególnych krajach. Ale armia Stanów Zjednoczonych jest rzeczywiście mocna. Nieporównanie mocniejsza od armii obecnego Imperium Rosyjskiego. Ale armia Stanów Zjednoczonych jest armią podległą wrogom, naszym wrogom, wrogom katolicyzmu, wrogom cywilizacji łacińskiej, wrogom Pana Jezusa. Dowód, że tak jest, jest między innymi zbrodnia w Hiroshimie i Nagasaki sprzed lat kilkudziesięciu. Bardzo mało się mówi o tym, że tam zostały spopielone czy setki tysięcy ludzi przez broń cywilów. Przez broń, która nie musiała być w ogóle użyta. W wojnach zawsze walczyli między sobą żołnierze. To było zasadą wojny. Czasem wyrzynano tam jakieś miasta, ale to nie było zasadą. Natomiast to, co się stało w 1945, to zwycięska armia Stanów Zjednoczonych użyła potwornej broni nad Hiroshima, a później nad Nagasaki, na cywilach. Mogli przecież powiedzieć dowódcom japońskim: słuchajcie, mamy potworną broń, jeśli się nie poddacie, to użyjemy ją nad waszymi, do zniszczenia waszych dywizji, waszych sił zbrojnych. I wtedy albo by Japońcy się poddali, widząc na przykład filmy z testów na pustyni w Stanach, albo byłaby wojna, ale wojna między żołnierzami. Natomiast to, że po tych kilkudziesięciu latach ten zbrodniczy atak na cywilów Hiroshima i w Nagasaki, a przypomnę, że Nagasaki było miastem w większości katolickim, więc to był również atak masonów na miasto, na katolików. Tam zresztą były dwa, i w Hiroshima, i w Nagasaki, w czasie tej potwornej zbrodni amerykańskiej armii, amerykańskiego dowództwa, były cuda. O tych cudach może opowiem osobno, ale nie dzisiaj. Więc również te armie przecież zniszczyły w sposób potworny w Niemczech Drezno. Zginęło tam kilkaset tysięcy ludzi. To były takie konwencjonalne, brytyjskie i amerykańskie. I ci zbrodniarze wojenni nie zostali ukarani, bo oni są naszymi, są zwycięzcami, przepraszam. A teraz te państwa są naszymi sojusznikami, od których uzależniamy obronę Polski, na przykład przy pomocy paktu NATO przed jakimiś wrogami. A kiedy, powiedzmy sobie, ktoś wykonał straszliwą zbrodnię zamordowania przypuszczalnie, a w każdym razie porwania 96 przywódców, czy symbolicznych przywódców Polski, co się nazywa zbrodnia smoleńska, my jesteśmy, przypominam Państwu, członkiem NATO i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nigdzie ze strony NATO i ze strony Stanów Zjednoczonych nie dostaliśmy jako naród w ten sposób potwornie zaatakowani ani pomocy, ani dowodów, kto naprawdę porwał te 96 osób, czy gdzie te, jeśli one gdzieś żyją, część z nich pewnie żyje, to gdzie one żyją i jak, co naprawdę się stało. W związku z tym jest to dowód jednoznaczny, że te armie, które się część naiwna uważa za sojusznicze, nie są armiami sojuszniczymi, tylko są armiami, które są w sojuszu z tymi, którzy tą zbrodnię na Polsce wykonali. Czy jesteśmy wobec
Armii Polskiej praktycznie rzeczywiście nie ma. Trochę tych chłopaków, którzy sobie pojechali za granicę, no i tam się dorobili na przewozie kamieni szlachetnych czy półszlachetnych, jak również na przemycie narkotyków, było w armii, rzeczywiście. Ale z tego, co mówili oficjalnie generałowie, armia polska nawet do służby wartowniczej musi wynajmować firmy prywatne. Więc liczyć na armię polską też nie bardzo możemy. Co wobec tego, wobec tej czekającej czy grożącej nam, no mówiąc łagodnie, czy trzeciej wojny, czy ostatecznej wojny, co możemy zrobić? Oczywiście mamy wyjście. To wyjście powinno być dla nas widoczne, jednoznaczne. Mówimy o tym od dawna, a przed 97 laty mówiła o tym Matka Boża w Fatimie. Mianowicie mówiła wtedy do papieży w wielu wystąpieniach, czy ja, czy ksiądz Małkowski o tym państwu mówiliśmy. Wiele książek poważnych, jak Socik, Ferrara, na ten temat jest napisane. Poświęćcie, do papieży mówiła, poświęćcie Rosję mojemu niepokalanemu sercu. Jeśli to zrobicie, to nastanie pewien czas pokoju. Otóż, jak mówiłem gdzie indziej, wyliczałem, 8 kolejnych papieży nie słuchało głosu nieba, nie słuchało głosu Maryi, a słuchało głosów różnych Hitlerów, Putinów, Stalinów, Obamy i podobnych. Jest to nieprawdopodobny, straszny błąd. Otóż my, jako ludzie, którzy zdajemy sobie sprawę, że nie mamy sił zbrojnych, wiemy, że ona, Matka Boża, jest hetmanką. Hetmanką, która już prowadziła wielokrotnie wojska do zwycięstwa. Czy wojska pod Lepanto, czy wojska pod Chocimiem, czy wojska polskie Jana III pod Wiedniem. Tych zwycięstw różańcowych mieliśmy dużo. Różnica jest taka, że obecnie nie ma wojska na świecie, wojska państw katolickich. Nie ma państw katolickich, w związku z tym wojska nie ma. Jedyne państwo, które jeszcze się nazywa katolickim, to jest w Rzymie państwo papieża, Watykan, i ono ma siły zbrojne w ilości 30 czy 50 gwardii szwajcarskiej. To są ludzie, którzy zostali pięknie ubrani i pięknie uzbrojeni przez Michała Anioła. Co? Natomiast my liczymy i musimy liczyć teraz na walkę między Bogiem i szatanem, bo to jest ta walka, która się rozpoczęła już eksplicite, wyraźnie, i na to, żebyśmy stanęli po stronie hetmanki w tej walce, po stronie Matki Bożej, a nie po stronie najróżniejszych globalistów, fartuszkowców, eskimosów i tam innych. Ale musimy stanąć czynnie. Dlatego zachęcam państwa wszystkich, byśmy jak najszybciej stanęli w szeregach armii, która walczy różańcem, która walczy o poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu, która walczy o Polskę katolicką poddaną Matce Bożej.